Cześć, witajcie, z tej strony Grid. Postanowiłem sprawdzić, na czym polega fenomen Helldivers na własnej skórze, także tutaj będzie mój pierwszy kontakt z grą, moja pierwsza opinia na nią. No i sobie rozegramy oczywiście misję treningową plus jedną misję już normalną. I zobaczymy, czy faktycznie ta gra jest tak dobra, jak wszyscy mówią. Także zapraszam do oglądania. Look familiar? Scenes like these are happening all over the galaxy right now. You could be next. That is, unless you make the most important decision of your life. Prove to yourself that you have the strength and the courage to be free. Join the Helldivers. Become part of an elite peacekeeping force. See exotic new life forms. And spread managed democracy throughout the galaxy. Become a hero. Become a legend. Become a Helldiver. Spodziewany współczynnik przetrwania około 20%. Wszystko zgodnie z planem. Ciekawe. Dobrze, myślę, że sobie przejdziemy samouczek. Nie mogli mnie zrzucić gdzieś pod... stamina. A przez krzaki ciężej mu się biega, spoko. Powiedzmy, że zrozumiałe. A ma tu jakieś role, czy nie ma roli? W sensie przewrotów. Teraz się okaże, że w ogóle kuźwa do środka nie dam rady wejść, co? Welcome to Helldiver Training. Your instructor
To jest to, że przy włączonym kompasie chłop się patrzy na rękę, nie? Jakby faktycznie miał to na wyświetlaczu. Całkiem najsik, trzeba przyznać. To trzeba będzie trochę IMAX znowu, nie? Potrenować. Będę musiał odszukać IMLAPSA. W szynkach nic ciekawego. A chłop sam przeskakuje, nie trzeba tutaj. Trochę dużo tu chyba krwi. Czyżbym za szybko to zrobił? Oh fuck! Widzę, że... Kurwa, kilka osób chyba tego nie przeszło. Stymulant. Dobra. Wiecie co mi będzie tutaj przeszkadzała, chyba że ją sobie lekko przesuniemy. Patrzcie na to, nawet wyrzucony magazynek leży, nie? No powiem wam, jakby postarali. Prawo, prawo, góra. Dobra. Chyba na któregoś z nich trafiłem. Najsik. No wiecie co, nie wiem, czy nie będę musiał zdjąć podkładki, bo... Trochę niewygodnie mi się paluchy układa podczas... Use the reinforcement strategy to have another Helldiver take their place.
góra, dół, prawo, lewo, góra, dobra. Kurczę, szkoda, że muszę wyjąć podkładkę, bo się wygodniej na tym gra. Wiem, że... Wiem, że ma rudy nos po tym samym, ale no niestety... Wyzwalacz. Już więcej nie wezmę. Kiedy się poruszasz, trudno ci celować. No wiem. Co jest? Mam granaty? Ciekawe, czy jeżeli przeładuję wcześniej, ty tracę amunicję, nie? Tą, która była w magazynku. Lewo, dół, góra, prawo. Ups, fuck. Lepiej pod tym nie stać, nie? W trakcie. A, czyli na jedynce mamy karabin maszynowy, jest podstawową bronią. Na dwójce broń dodatkowa i na trójce ciężka. Kurwa, bym wlazł pod to, nie? Mogę wziąć więcej? Nie. Podoba mi się ta propagandowa gadka, nie? No jest zajebiste. A, fuck. Nie no, powiem wam, że w stresie coś takiego wklepać będzie problematyczne, nie? Gdzie tu? Make sure you show it the proper respect. Kurwa. To nie miało być tak. Kurde, nie miałem już okazji z ciężkiej postrzelać, nie? No dobra. O kurwa, długo to przeładowuje.
Może być ciekawie. Tak, jeżeli ktoś by się pytał, jest to moja pierwsza rozgrywka, więc... Kontrakt. Nie wierzę. Oni tu na mnie czekali. To powiem wam, byłem w wojsku, nie? Ale to szkolenie zdecydowanie nie przypominało tego, które ja przechodziłem. Pomimo tego, że wiem, co się myśli o wojsku, nie? Ale nie, no czegoś mnie tam nauczyli. I swój super niszczyciel. Da się dostawca pizzy? Dobra. Reminder, signs of disloyalty should be reported to the democracy officer. Pójdziemy bardzo sztampowo, mod demokracji niech będzie, nie? Mrożonka. Chyba zapomnieli mi ogrzewania włączyć. You're in charge of this vessel now. The democracy officer awaits you on the bridge. Welcome to the Galactic War. Że w sensie, że od razu dostałem statek? Mnie to trochę dziwne, nie? You're doing democracy's work. If I were a Helldiver, I think my favorite enemy to kill would be the bugs. It's gonna be real satisfying, here to crunch under your boot. No dobra. Co to jest Z? Wyzwolicie Twajken. No dobrze. Użyj stołu wojennego, aby wyruszyć na front. Uzbrojenie.
Nie, te delikatne akcenty chyba są ok. Mogę mieć tu jakieś premie? Zabić wrogowie 23. Kiedy ja zdążyłem 23 wrogów zabić? Pakiet głosów, właśnie. Dobra, zostawmy na losu, bo jakoś nie słyszę, żeby salut od niechcenia. Tu za dużo chyba nie zmienimy. Zbyt dużo to tego nie mamy, widzę. To jest to samo, spoko. Welcome to the bridge, Helldiver. From here, we shall shepherd the galaxy towards freedom. Open the galactic map and guide us to the fight. Here you may assess the current state of the Galactic War. The conflict ranges across many sectors. It is up to you where to lend your aid. Automaty zdobyły Tien Kwan. No nie, z automatami nie będziemy się tłuc, bo... Ten rozkaz kończy się za dwa dni. Czyli są cele dla całej społeczności, zajebioza. Wolałbym zacząć jednak od Robali, nie? Wyzwolono w 17%. Wyzwolono 002, 71, 003, 003. Tak się zastanawiam, nie ma tutaj poziomu trudności? Rozkaz do likwidacji, żółci tytani. Dobrze, weźmy sobie Fenrir. Our forces fight to free this planet from the clawed grasp of the Terminates. A litany of elite operations await your initiation. Porażka w jednej z misji oznacza porażkę całej operacji. Oho. Operacja pokojowa.
też demokrację. A shrewd choice. Each operation consists of several missions. Decide where to begin, and we will prepare the Hellpod for your descent. Przerwij nielegalną transmisję. Weźmy, spróbujmy, na co nam szkodzi, nie? Wejdź do Hellpoda. To co, zobaczymy, nie? Strefa odbioru. Dla nas sprzętu i tak nie mamy, więc weźmy, nie? Jest. Orbitalny atak precyzyjny. Dobra, to się może nam przydać, nie? Dobra. Tylko dwa mam dostępne, tak? Na razie. No dobrze. Sprzęt mamy od razu wzięty, więc tutaj nic chyba nie zrobimy. No, atak orbitalny sobie w razie czego zostawiłem. Nic nie chroni lepiej twojej przestrzeni osobistej niż pociski. Podoba mi się to. Coś znaleźliśmy. Amunicji chyba mamy full. Rynków raczej nie wejdziemy.
kity zaopatrzeniowe. Nie wiem, co to jest, ale bierzemy, nie? Skoro można wziąć, to czemu nie? Trochę pustawo. Gdzie mamy dotrzeć? Tam. Tagging map, southeast, 100 meters. Średnio, nie? Tutaj z bieganiem u chłopa. Potrafi skakać? Chyba nie. Super kredyty. Kredyty są dobre, nie? Ale super kredyty są jeszcze lepsze. Kurde, od cholery tutaj jest tych punktów, do których mogę iść. I w każdym widzę, że są jakieś itemki, nie? Tam widzę kolejny. Czy mamy jakiś czas misji? 37 minut. Myślę, że to jest na tyle dużo, że spokojnie ogarniemy sobie, co? Te budyneczki. Miotacz łukowy. Nie wiem co to, ale podoba mi się. Dobra, śmiem twierdzić, że już warto tu się było wybrać, tylko pytanie, czy przedmioty, które zbiorę na misji, będę miał dostępne później, nie? Mamy tu chyba jakiegoś beda. Nie mogę tej jednej rzeczy podnieść. Chyba, że po prostu jestem przeładowany, co? Ekstremalny chłód. To chyba niedobrze, co? Ja jakoś nie widzę, żeby to wpływało na moje żyćko, więc... Coś tu jest. Powiem wam tak. Całkiem fajnie, płynnie to działa. Jestem zaskoczony. Wybuchająca beczka. Nie, dzięki. Dobra, może tak ruszymy w kierunku, w którym powinniśmy iść, nie? Bo zaraz tutaj zwiedzimy z buta całą planetę. Albo złamaną lufą. Tylko trzy rodzaje broni. Smuteczek, nie? Znajduj, zbieraj próbki. Browarek.
gdzieś słyszę rowala, a kuźwa nie widzę. Okulary. Na razie to było delikatne. O, faktem straciliśmy jeden granat, ale to nic takiego. Wszystko zgodnie z planem. Trochę mam ból tyłka, bo amunicji, nie? Tu idzie jak cholera. Nadajnik SOS, uzupełnienia. Do potrzebowania orbitalna, tak dobra. Nie do końca ogarniam ilość amunicji tutaj. Mam 6 magazynków po 7 naboi, 7 magazynków po 6 naboi. King of the Hill. All damage? Nie widzę zbytnio. Kurwa, burza meteorytów? Jeszcze kurwa tego brakowało. Jasna dupa. Really? Kurwa, wolałbym nie dednąć, nie? Trafiony meteorytem. Dobra, chyba widzę. Dajcie to meteoryty za mnie misję załatwiły z wała. Dobra, spoko. Dajcie się trochę pobawić. Zobaczmy, czym jest ten spawacz łukowy, nie? O kurwa. No, ten to ma dupnięcie, nie? Zbiórki weźmy. Wyjnijmy w tamtą stronę.
A ten jak nie duża, szedł menda mała. Mam 4 Steamy, ale na razie głupio chyba by było je używać, co? Co ty has found? Last question. Został mi jeden magazynek, czy o co chodzi? Chyba tak. Pistoletu było głupie w tej sytuacji. Chciałem tam dojść, cholera. Powiem wam, zrobiło się gorąco przez chwilę. Jeden granat. Dobra. Jesteśmy koło punktu zbiórki, więc spokojnie możemy się cofnąć, myślę tam. Był jakiś ten pod ze zrzutem. Gdzieś. Aha, dobra. To nie był pod ze zrzutem. Raczej by dość grubo pierdykło. Kuźwa robale. Nie zauważyłem, że mendy są na punkcie zbiórki. Myślałem, że będę miał spokój, nie? Activity!
Szybko tu schodzi. Kurwa, co się stało? Dajcie też meteorytów nie rozdupczył. Najgorzej. Lecimy. Gdzie jest punkt ekstrakcji? Kurwa, robaczków, nie? Dużo jest tutaj. Kurde, granaty chyba pansują tutaj, bo już któryś raz widzę, że wybuch ciut dalej niż rzuciłem. Za dobrze. Wziąłem czy nie? Okszukam, gdzie jest ten spawacz łukowy. Chciałbym go podnieść, byśmy wiedzieli, czy... O! Znalazłem swoje zwłoki. Ginąć od meteorytu, nie? Przeżyć tyle robali i dednąć, kurde. Chowaj ten łeb. Yourself, fucking bitches. No ja. Ale widzicie, jakim na koniec pierdzielną? Mam nadzieję, że wszystkie próbki udało się zebrać, nie? Pierwszorzędny patriotyzm, ale tylko 2T, tak? 2 gwiazdki. Ale nowy poziomik wpadł. Oddziału 0. Chyba, że tam było wcześniej jeden, ale to już sobie podczas edycji obejrzę, nie?
Kurde, przedstawiłem kamerę i cały czas w złą stronę, teraz się gapię, nie? Zamiast do was mówić, znowu do monitora gadam. Kadet, poziom drugi. Wylokowano nowy poziom trudności, łatwy. Aha. Nowa personalizacja dostępna w dziale uzbrojenia. Let's see. Ale gdzie? Nie, chyba nie. Broń podstawowa. No mamy tylko to. Dodatkowa. Pistolet. Tylko granat. Remianie. Wejdź do terminalu zarządzania statkiem, aby zyskać nowe manewry i ulepić swój niszczyciel. Niszczyciel. Manewry. Tutaj możesz odblokowywać nowe manewry do użycia na polu bitwy. A? No, snajpera niezła, ale nie wiem, czy to jest gra, żeby na snajperze tłuc, nie? Sojusznik. Czas regeneracji. Stacjonarny chyba nie. Mimo wszystko chyba wolę sojusznika. Moduły statku. Licencja dostępu do darów. To nasze 60, mało funduszy. Aha, mam tylko 9. Czaję, dobra. Cena 80. No powiem wam, że tutaj jeszcze dochodzi do rozbudowywania statku, fajnie. Na 3500 sojusznik. Ten mamy, ten 5000. A dlatego nie możemy kupić. Dobra. No i wszystko jasne.
Dobrze, powiem wam tak. No, pierwsza godzinka z Helldivers. Jestem zafascynowany, nie? Teraz tylko zostać bohaterem demokracji. Nie, działa to płynnie. Powiem wam, jestem zaskakująco zaskoczony. No, rozumiecie. Pozytywnie zaskoczony, bo działa to całkiem fajnie. Efekty, cholera, nie wiem co dają. Gierka. No samo zwiedzanie pustej planety, no jak zwiedzanie pustej planety, nie? Chociaż wszędzie gdzieś coś jest, także coś można znaleźć, więc tutaj łażenie po planecie też chyba ma sens. Sama walka, no powiem wam, zaszczucie to jest chyba właściwe słowo, nie? Jeśli o to chodzi. Gra się naprawdę zarąbiście, także oczywiście coś więcej będę w stanie powiedzieć, jak spędzę troszeczkę więcej godzin przy tej gierce. Ale na chwilę obecną takie pierwsze wrażenie, no ciary, nie? Normalnie ciary na plecach, ciary na tyłku. W tej chwili biorę to w ciemno, nie? Zobaczymy, jak sytuacja będzie wyglądała po 100 czy 200 godzinach. No dobra. Ja wracam do szerzenia demokracji, a my się widzimy w kolejnym materiale. Trzymajcie się, na razie.